Izu Gonok z nami przed ceremonią ważenia przed galą w Rzeszowie. Witam, Izu. Witam, cześć. Chciałem cię zapytać najpierw o w ogóle otoczkę tutaj. Jak ci się podoba, jak ci się podobają ważenia w takim klimacie? Rynek, otwarte powietrze, gala będzie w takim samym, więc... Zupełnie mi się nie podoba, wolałbym, żeby ważenie było w jakiejś piwnicy. Super, jest świetna pogoda, są ludzie, którzy są zainteresowani tą galą. No jest taki, można powiedzieć, wakacyjny klimat, więc czego chcieć więcej. Zapytam cię teraz o twojego przeciwnika, Łukasz Różański. No jego rekord budzi respekt, bo jednak tylko jednej walki nie wygrał przez knockout, wszystkie inne zakończył przed czasem. Jest się czego obawiać? No na pewno, sam to powiedziałeś, tak, że jego rekord budzi respekt. Niemniej jednak ja uważam, że nie rekord walczy, nie rekord boksuje, tylko zawodnik, który wychodzi do ringu. No i na pewno będę miał przed sobą bardzo zdeterminowanego, zmotywowanego zawodnika, który będzie chciał ze mną wygrać. No i to wszystko, co mogę powiedzieć o moim przeciwniku. Łukasz jest znany z tego, że w swoich walkach bardzo mocno do przodu na przeciwnika. Jak ty planujesz sobie z tym poradzić? Jaki jest plan na tą walkę? Wiesz co, to jeżeli jakby jestem przygotowany na różne warianty, tak? Jeżeli Łukasz po prostu będzie napierał, no to będę starał się go trzymać na dystans. To też będzie dla niego niebezpieczne, bo można sobie napierać, kiedy przeciwnik nie zadaje ciosów. To jest to wtedy, wiesz, bezpieczne, po prostu idziesz po swoje, tak? To wchodzisz jak do siebie do domu. Natomiast jeżeli z drugiej strony masz zawodnika, który też jest obdarzony mocnym uderzeniem, no to już jest to bardziej ryzykowne, więc no, łatwo się tak mówi, tak? Że po prostu wejdę w niego jak w masło, tak? Jeżeli taka będzie jego strategia, okej, jestem na nią przygotowany. Jeżeli będzie chciał boksować, okej, jestem na to przygotowany. Więc mówię, mam za sobą bardzo dobry okres przygotowawczy. I jestem przygotowany na wiele wariantów, wiele możliwości rozegrania tego pojedynku. Poruszyłeś tutaj wątek swoich przygotowań, swojego obozu, więc zapytam cię o twojego nowego trenera, Romana Nucin, jak wiemy. Jak ci się współpracuje z trenerem i co możesz powiedzieć? Współpracuje mi się bardzo dobrze. Jest to szkoleniowiec na pewno światowej klasy i pod względem takich umiejętności czysto bokserskich, ale również jakby jeżeli chodzi o metodykę treningu, to również posiada ogromną wiedzę. A współpracuję również z trenerem Adrianem Hoffmanem, więc gdzieś tam oni musieli się troszeczkę dotrzeć w mojej sprawie, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, teraz będzie kolejny element, czyli po prostu walka i to, jakie trener będzie dawał rady, wskazówki. Ale myślę, że dobrze się rozumiemy, mieliśmy naprawdę dobry, ciężki, solidny okres przygotowawczy, a jutro będzie możliwość na to, żeby po prostu pokazać ludziom, w jakiej jesteśmy dyspozycji.